Witam optymistycznie naszych inwestorów. Zbliża się koniec roku 2022 i pora na podsumowanie. Jestem dumny, że jesteśmy razem, że coś zrobiliśmy, że rewitalizujemy zabytki i te dokonania są duże. I myślę, że przed nami jeszcze dużo więcej, ale to Państwa zasługa. Też jestem dumny, że możemy wchodzić jakby w projekty społeczne i to jest to, co nam bardzo potrzebne w tym czasie, bo świat jest na zakręcie. Możemy gdzieś łączyć ludzi, relacje między ludźmi jakby wywoływać, ale to dzięki naszym inwestorom, bo trzeba na wszystko mieć pieniądze. Tutaj ten rok był szczególnie jakby dla nas trudny, a może wyjątkowy, że wybuchła wojna w Ukrainie, tego się nikt nie spodziewał i znowu mogliśmy razem pomóc i cały czas tej pomocy udzielamy uchodźcom. Jesteśmy też blisko jakby środowiska, bo jak mówiłem, no świat jest na zakręcie i musimy szanować naszą naturę. Wychodzimy gdzieś blisko natury, tak jak nasze takie obiekty, jak hotel rozproszony, archesiedlisko, tam gdzieś do naturszczyków, uczymy się od nich. I co jeszcze, jak koniec roku, to życzenia. Ja życzę, żebyśmy dalej działali tak mocno. Mamy tyle potrzeb, tyle wyzwań i wspólnie możemy dużo, aby nam zdrowie służyło, abyśmy te wartości, którymi jakby kierujemy się, żeby na co dzień nam dawały tą energię, pasję. Dziękuję bardzo.